Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. No i zapraszam na kolejną dawkę Speedrana. Przypomnę tylko, że gram na 10 minut do pierwszych 10 porażek. Póki co jeszcze ta porażka nie wpadła. Grałem od rankingu 300, teraz mam 1413. No i jeszcze jedna rzecz a propos komentarzy odnośnie Speedrana. Niektórzy piszą, że... Znęcam się nad przeciwnikami, z moimi umiejętnościami. Bzdura wierutna nie jest to znęcanie się, jest to content, który jest głównie dla osób właśnie od pewnego poziomu, czyli od rankingu 300 i więcej. Pokazuję po prostu, jakie przeciwnicy popełniają błędy. Staram się to przede wszystkim przedstawiać, dzięki czemu można się, uważam, wiele nauczyć. Sam chętnie oglądam i oglądałbym. Arcymistrzów na poziomie powiedzmy 2,600 i więcej, którzy by opowiadali, jak grają, co myślą w danym momencie, więc to myślę, że jest spoko. No jeżeli komuś nie pasuje, no to przykro mi bardzo. W każdym razie e, chciałem to wyjaśnić. No i dobra, to lecimy sobie dalej. Jeszcze jedna sprawa. E, tutaj jeżeli e, ten speedrun już się skończy, zamknę konto i cały ranking przeciwnikom zostanie zwrócony. Więc to też jest uczciwa sprawa. E, dogadane jest to z Czeską, więc e, lecimy, gramy na 10 minut zobaczymy kto się pojawi mamy tutaj zawodnika 1501 e, zagrajmy ruch E4 zobaczymy jaki będzie debiut e, dobra Widzę ruch D6, czyli Pirc, obrona Pirca tak zwana. Tutaj najlepszym ruchem raczej jest posunięcie D4. Pionki w centrum zawsze prezentują się dobrze. Skoczek atakuje piona, no więc zagramy sobie skoczek na C3. Okej, okay, bronimy pionka. Goniec G4, no to jest na pewno błąd w trzecim ruchu. Kompletnie bez sensu posunięcie. Już tłumaczę dlaczego. Dlatego, że mogę sobie zagrać F3 z tempem, a często taki ruch też y, widać w obronie Pirca. Raczej nie chcę grać skoczkiem, bo to byłoby normalne. Posunięcie F3, goniec musi uciec, a ja mam tempo więcej, grając z białymi, więc teoretycznie mam już dwa tempa więcej. Goniec H5 wygląda dziwnie. Wydaje mi się, że mogę już tutaj przywalić G4. Goniec G6, H4. Będę groził wzięciem gońca. Eee, dobra, myślę, że zagramy. Kusi mnie przeciwnik, więc tak zagramy. Będę chciał tutaj y, bardzo szybko go zmiażdżyć, zobaczymy czy przeciwnik się odnajdzie w tej pozycji. Raczej bicie nie wchodzi w grę absolutnie. Goniec musi zagrać na G6 i wtedy przywalimy H4. Nie może być wtedy H5, to wtedy zagram sobie G5. Pionki ustawię, ustawię sobie dosyć agresywnie. Nie liczę się za bardzo z krótką roszadą zresztą, jak już widać, ale moim planem będzie też zagranie. Goniec E3, Hetman D2 i długa roszada to będą bardzo proste ruchy do zagrania białymi. Zobaczcie, że przeciwnik długo myśli po g4, ciekawy właśnie jestem nad czym, bo nie ma za dużego wyboru jak goniec g6, po gońcu g6, dopiero wtedy trzeba się zastanawiać co dalej, więc na pewno tutaj go, może nie zaskoczyliśmy, ale on sobie raczej sam się zaskoczył, tak mi się wydaje, jest h6, dobra, h6 też jest możliwe, h5 było też możliwe, mogę zagrać h5 rzecz jasna i odpędzić gońca jeszcze dalej, ale nie muszę tego robić. Raczej spróbuję zagrać sobie, chociaż jeszcze kusi mnie skoczek na E2, skoczek G3. Skoczki. No dobra, zagram skoczkiem, bo jeszcze skoczek na F4 istnieje taka możliwość. Posunięcie E5 to raczej goniec E3. Po, wybicie, po wybiciu skoczek wybije na D4. Hetman D2. Cały czas będę grał z tym planem, żeby zrobić długą roszadę. Tutaj pionki stoją, mówię, agresywnie na królewskim, i ja nie muszę konkretnie już działać tymi pionkami. Mogę sobie stać. Przeciwnik ma mniej przestrzeni w tym momencie, więc będzie mu trudniej po prostu grać. Zobaczcie, siódmy ruch zagrany i długo myśli mój tutaj rywal, więc to świadczy na pewno o tym, że nie wszystko poszło po jego myśli. Tak przypuszczam. Zresztą obrona pilca nie jest takim łatwym debiutem, ale sam fakt zagrania gońcem na G4 dokładnie w tym momencie nie był dobry. Pozycja ma, jest następująca: przeciwnik się zastanawia. Dobra, skoczek D7 będzie przygotowywane na pewno takie zagranie. Myślę, że po prostu zagramy sobie goniec na E3 bez problemu. E5 oczywiście jest taki ruch, więc po tym ruchu, no właśnie, bo ja też mogę zagrać sobie D5. I totalnie zamknąć pozycję, z drugiej jednak strony, jak zagram Hetmanem, on mi wybije, ja wybiję skoczkiem, on zagra skoczkiem tutaj, mogę zagrać koniec E2 wszystko tutaj wiążąc. Myślę, że tak zrobimy, nie będę zamykał tej pozycji, przytrzymam ją, Hetman D2 z planem długą, z długiej roszady. E, mogę sobie po prostu poczekać. On może oczywiście spróbować, spróbować grać goniec E7, jasne. To ja wtedy sobie tą długą roszadę zrobię i przygotuję po roszadzie tutaj taki szturm pionkami. Wtedy te pionki będą miały więcej sensu w ataku niż teraz, jak nie ma krótkiej roszady u przeciwnika w tym momencie. No więc zobaczymy, co wymyśli mój przeciwnik. Może zagra taki ruch jak C5, chociaż nie byłby to najlepszy ruch. A jednak, dlaczego to nie jest najlepszy ruch? Dlatego, że pole D5 już jest moje. E, w tym momencie mogę zbić tutaj, mogę zbić tutaj e, i tak naprawdę jedno i drugie chyba jest dobre. No muszę coś z tym pionkiem zrobić oczywiście. E, raczej jak zbiję tu, to on ma szansę tak tu mi atakować, tutaj jeszcze wejść, e, więc raczej wezmę tego pionka. Wezmę tego pionka. Jak zbiję skoczek, to już jest niegroźnie. Yy, dobra, bić akurat tutaj nie chcę. Zdecydowanie nie. Yy, mogę też zastosować taki ruch jak skoczek G3. Tak zagramy od razu, dlatego że chcę przytrzymać pionka. Oczywiście tutaj jakieś poświęcenia teoretycznie trzeba brać pod uwagę. Bardziej mnie interesuje taki ruch goniec B5, żeby przyszachować tego króla i zamknąć mu tutaj yy, przestrzeń skoczkiem. Yy, ale to nie jest też konieczna sprawa. Czasami też będą takie fajne pułapki wisiały w powietrzu. Przypuśćmy, jakby goniec zagrał tutaj, skoczek się zasłonił tutaj. Ja zrobię długą i na przykład uda mi się wybić tu. On wybije, to ja wtedy mam bicie na D7. No takie już dalekie tutaj moje plany. Może one się prawdopodobnie nie spełnią, ale już coś można kombinować. To przeciwnik ma problem przede wszystkim w tej sytuacji. Dobra, ten ruch jest oczywiście jak najbardziej możliwy. No i teraz pytanie, czy zagrać od razu. Tu Tutaj skoczek będzie zmuszony zagrać na D7. Czy ja jestem w stanie to wykorzystać? Prawdopodobnie tak, ale bardziej mnie interesuje. Wiecie co? Dam tego szacha. Dam tego szacha, bo skoczek musi się zasłonić. I po tym ruchu, tutaj też oczywiście muszę brać pod uwagę takie zagrania, po tym ruchu zrobię po prostu długą roszadę. Wszystko jest gotowe do akcji, może nastąpić rzecz jasna a6. Dobra, Goniec zagrał na s 7 tutaj grozi bicie. Jak zagram tak, to on będzie miał potem czarne pola do dyspozycji. Może zaszaleć i zagrać skoczkiem. Tak, skoczek f5 na pewno będzie dobrym rozwiązaniem. Jeżeli zbiję goniec, to, to po prostu wybijamy pionkiem. Na razie nie zwracam uwagi na tego pionka. Poza tym on jest broniony w tym momencie dwa razy, dobra. A to ciekawe, a to jest ciekawe i zarazem słabe, bo tutaj bije i potem biorę po prostu pionka, no więc tak zrobimy. Wzięcie czarnopolowego gońca to jest zawsze dobry pomysł. Znaczy nie zawsze, ale zwykle. No w ogóle to jeszcze są świetne zagrania jak skoczek d5, ale wiecie co, chyba wezmę pionka po prostu na d6, to będzie najprostsze. Jeszcze się zastanawiam nad goniec h6. Bicie, bicie. No nie, nie ma co ryzykować. Biorę po prostu pionka. Gram z pionkiem więcej. Zero ryzyka. Goniec zamknięty. Goniec zgieszyć w ogóle jest póki co wyłączony z gry. Jeszcze po wymianie hetmanów. Tutaj ten skoczek musi gdzieś tam się ruszyć. Prawdopodobnie na C5, może na B6. No dobra, wybijamy. No i tutaj jest pełna kontrola. Przede wszystkim muszę uważać na tego skoczka. To jest jeszcze moja taka mała bolączka. Dlatego, że on czasami może wjechać na dobre pole, chociaż. Nie jest to już takie straszne, jak nie ma Hetmanów. Jest pionek więcej, tak sobie to tłumaczę. I w tej sytuacji, co zrobi mój przeciwnik? Skoczek B6. Ja mogę teraz zbić tu i tu i wziąć kolejnego pionka, tylko że nie wiem, czy ja to chcę robić. Groźba jest silniejsza niż jej wykonanie. Tu mogę spróbować zagrać H5 i tego gońca w ogóle stąd odpędzić. To może być ciekawe zagranie z jednej strony, z drugiej strony, no nie, no chyba h zagramy. Niech goniec ucieka na jeszcze pasywniejszą pozycję i za chwilę się zastanowię co dalej, bo nie muszę też tak od razu przecież podejmować decyzji. Dobra, teraz tak, no chyba tu i tu, to tak trzeba grać. Z drugiej jednak strony taki ruch jest możliwy? Nie bardzo, bo skoczek będzie miał problem. Zagramy sobie drugą wieżą. Wchodzę po prostu wieżą na wolną linię. Dlaczego? By nie... Tego zrobić. Skoro mam wieżę na H1 mniej aktywną, to ustawiam ją na pozycje bardziej aktywne. No i taka, słuchajcie, pozycyjka bez jakichś tam fajerwerek większych, ale stabilna przede wszystkim. To jest myślę, że w tym wszystkim istotne. No dobra, atak na wieżę to trzeba dostrzec. Wieża D7 z atakiem na. Pionka, zwróćcie uwagę, że gońce, tutaj przede wszystkim czarnopolowy goniec robi piękną robotę, bardzo dobrze kontroluje diagonale i walczy z tym skoczkiem. Goniec oczywiście na B5, Zrób w ogóle jest para gońców, goniec na C4 może za chwilę dobrze zadziałać i tu się może posypać u przeciwnika. Tak zakładam, przypuszczam, że wieża B8 może być zagrane... Jeżeli B6, to już jakieś tutaj opcje, jak goniec C6, skoczek C8 stoi pasywnie. W każdym razie, pasywna figura, pasywna figura i to musi się źle skończyć przeciwnikowi, więc czekamy tylko na jakąś reakcję. Czas leci, i tutaj wydaje się, że jest pozamiatane. Oczywiście wszystko jest możliwe. Oczywiście, dobra, Jest A6, goniec C4 bez zastanowienia. Tego skoczka chcę zdjąć. Chociaż wieża się otworzy, i tego pionka mi będzie chciał tutaj skrobnąć. Z drugiej jednak strony, co grać innego, no bo e, wtedy, jak e, tu bym ewentualnie wybił i zdwoił tutaj wieżę na siódemce, to miałbym świetne widoki na polu, ha, e, na polu G7 i ten król mógłby mieć problemy. Tylko że ja nie muszę też e, zbijać od razu tego skoczka. Zobaczymy też, co zrobi przeciwnik. Może on zagra B5 a jednak nie zagrał. Zobaczcie, oła, oła, no to tutaj mamy taktykę, zbijamy skoczka i zbijamy na F7, wieża zbija na F7 i gram wieża D8 z wygraną, z wygraną pozycją. Dobrze mówię, dobrze mówię, wieża wchodzi na D8, jeżeli tutaj jest bicie. A, no, także weszła taktyka, dosyć łatwa zmusiliśmy, zobaczcie, przeciwnika też do takich dziwnych działań, więc nie wszystko musimy sami wymyślać, czasami po prostu ktoś zagra źle. No i kwestia, właśnie oczywiście, wykorzystania tego to też jest ważne. Poddał, e, świetnie, e, no to co, lecimy z nowym przeciwnikiem, zobaczymy z kim nam przyjdzie grać. Ok, gramy, e, Kazachstan, no to co, e, jaki tutaj by ruch teraz zagrać, może. Może dajmy pole do popisu przeciwnikowi. Skoczek F3. Zobaczymy, co on wymyśli. Najczęstszą odpowiedzią jest oczywiście D5. E, ciekawe, czy tak nastąpi. No nie, jest ruch e, E6. E, może E4 i będzie obrona francuska? Dlaczego by nie? Po D5 zaplanuję sobie skoczek na C3. Jeżeli się uda tutaj taki pewien wariant, to zwrócę uwagę na jedną fajną e, rzecz. E, no nie, niestety przeciwnik gra G6. Uważam, że taka konfiguracja, wyprowadzenie takich pionków no nie jest najlepsza. Ja moja taka natura ostrej gry e, nakazuje mi grać od razu posunięcie h4 h5. Wiecie co? Mógłbym tak zagrać, chyba tak zagram, ale jeszcze raczej d4 jest tutaj oczywiście bardzo dobrym rozwiązaniem, ale moja tutaj ostra natura jednak każe mi grać od razu h4. Wykorzystać to no nie, no nie można tak grać a5. Zobaczcie. Przeciwnik się zrewanżował. h4 to a5. E, dobra. Jedziemy H5 w takim razie, poczekamy aż nam tutaj wybije, zepsujemy strukturę, a potem będziemy kontynuować spokojne zagranie D4 i dalej będziemy wyprowadzać figury. Taki ruch może trochę naprzykrzyć przeciwnikowi, zbił to po prostu. No dobra, wiecie co, to ja po prostu zbiję wieżą. Dlaczego by nie? Dam mu opcję wyprowadzenia skoczka. Wieża musi zagrać na H4, aby tego pionka bronić. No dobra, wy wygląda to tak y nieco dziwnie na pierwszy rzut oka, ale ja mam swoje, y swoje założenia zdobyte. Czyli tutaj zepsułem strukturę pionków. Nie ma tego pionka za mojego pionka H2. No dobra, tutaj wszystko działa. Mogę zagrać tak. Mogę też chyba wyprowadzić skoczka, by wypadało. Dobra, wyprowadzamy skoczka. Jeżeli jest bicie, to jest. Co? Posunięcie C6. Fatalny ruch. No tak nie wolno grać. To jest na pewno fatalny ruch. Gramy posunięcie. Aha, zaraz, zagram D4, on mi zagra D5, ja tutaj, on tutaj, uciekam wieżą. Z drugiej jednak strony może teraz taki ruch. Tak, myślę, że E5 zagramy od razu. Jeśli skoczek zagra sobie gdzieś tam do centrum, to ja tą wieżą po prostu wracam na pole H1. Będę celował w pionka dokładnie tak. I jeżeli jest bicie, no to zastanowię się też nad biciem pionkiem z D. Bo zwykle się bije pionkiem do centrum, to jest lepsze rozwiązanie, ale w tym wypadku. W tym wypadku może lepiej zbić tym pionkiem, żeby otworzyć od razu gońca. Tylko, czy ja będę miał tam jakieś konkretne działania, to jest y, też ciekawe. Myślę, że tak. Myślę, że zbiję, bo już dostrzegam coś takiego jak goniec D3, który będzie świetnie działał po tej diagonali. A goniec ten już działa świetnie po tej diagonali. Dobra, bicie w przelocie istnieje. Mogę to teraz zrobić, ale nie chcę, bo ten pionek jest tutaj dosyć silną figurą. Goniec D3 celujemy w pionka H7. Y, no i teraz y, oczywiście. Jest H6. Dobra, widzimy, że ja mogę teraz tego pionka po prostu wybić, więc ja go, ja go po prostu wybiję. Ja zdobędę w ten sposób pionka. Jeżeli wybiję na H6, to deklarowany ruch od razu zrobimy. Dobra, jest pionek więcej na czyściocha. Mogę potem grać kulturalny Hetman. Co? Król D7, czyli zwiewa. No dobra. Mogę zagrać Hetman D2. Obroniłem sobie gońca i długa roszada jest tutaj już w planach. Prawdopodobnie jakiś ruch Hetman G8 istnieje i wtedy się zastanowię, czy zrobić długą. A nie, nie jednak nie. Hetman zagrał na B6. No dobra, robimy długą Roszadę. Długa Roszada i jest już bardzo dobrze. Hetman zaraz zagra na F4. Muszę tylko uważać na tego pionka, że mi wybije. Czy to jest dobra opcja dla niego? Jeszcze on oczywiście jakieś C5 może zagrać. Wiadomo. Albo skoczkiem na A6, ale. Wydaje mi się, że jakość... No nie, bo nie chcę grać w wieże F1, bronić pionka, żeby grać tam. Jakieś muszę poszukać jakichś takich sposobów lepszych. Hmm. Może, może, może o, wrócił, No to mi uprościł sytuację. W takim razie Hetman F4. Atakuje bezpośrednio pionka. Prawdopodobnie Hetman E8. Zobaczcie, Hetman B6 zagrał, zrezygnował, wrócił. Traci przeciwnik tempa. No tak nie można grać w szachy. Co czy można wszystko, ale to nie jest dobra gra w szachy. Dobra, róg 4 Podprowadzę trochę wyżej piona. Oczywiście tutaj pion wisiał. Król C7 ucieka. No teraz tak. Mogę tak spróbować atakować. Raczej będzie wymiana po czarnych polach będę go męczył. Mogę też tak zagrać. Wtedy skoczkiem będę tutaj chciał zbić. Tak zrobimy. Tak zrobimy. Spróbujemy jednak wymienić gońce. Oczywiście kawka. I ten pionek jest już mój, czyli drugi pionek. Kolejny plan to wieża H1. W zasadzie. Nie muszę się śpieszyć z biciem tego pionka, może warto czasami od razu wieżę wyprowadzić na H1 i ją wprowadzić do, aktywnie do gry. To może być lepsze zagranie, bo pionek on nie ucieknie teraz. Yy, dokładnie, on nie ucieka, a ja sobie zagrywam wieżą już tutaj na H. I teraz wieża H7 wygląda groźniej, bo ja będę mógł wieżą na przykład to zbić. Oczywiście, skoczkiem też byłoby dobre bicie, jak najbardziej. Skoczek mnie nie wpuszcza, zgoda. Mogę też po prostu uprościć grę i zbić Hetmanem, wymienić figury. Dwa pionki więcej sobie by tutaj spokojnie poradziły. Pytanie: czy ja chcę to zrobić? A może Hetman F6? Może tak, bo Hetman może wejść na E7. Pilnuje cały czas skoczka, to jest ważne. E, teraz w ogóle grożę takim zagraniem jak wieża H8. O, nawet przy okazji to mi się udało zauważyć, bo tego nie brałem pod uwagę, ale jednak figury tutaj zaczęły współpracować. Dobra, wieża H8 i chyba Hetman y, mówi bye bye. Y, no bo tak, tutaj goniec broni, Hetman broni, wieża broniona, Hetman zbić nie może. Tak, Hetman jest y, w pułapce. Mamy Hetmana, więc powinno się za chwilę to wszystko udać. Ale to jest konsekwencja oczywiście tego, że przeciwnik zagrał zwyczajnie słabo. Zbijamy tutaj Hetmana. No i teraz nawet jak pionek zbija, no to wiadomo tu na F8 wisi. Jak skoczek zbija, to tam wieża. To się wszystko dobrze trzyma. To bije na F7 oczywiście. Czysty Hetman, więcej. Ktoś by powiedział, e, warto grać do końca, jasne jasne: jak jesteś początkującą osobą, to graj do końca, nawet do mata. I to nie chodzi o to, że czasem jest pad i remisujesz, i hura, że się udało, tylko e, warto sobie poprzestawiać, nawet w przegranej pozycji, przestawiać sobie ruchy. To jest takie e, moje e, założenie, że osoby totalnie początkujące powinny tak robić. No a tu przeciwnik jak widać. Poddał partię. Szukamy sobie nowego przeciwnika. Ranking póki co fajnie rośnie. Tutaj mamy. Dobra, przeciwnik. Chyba był ten sam. Możliwe. Dobra, mamy E4. No to teraz jaki debiut? Jaki debiut zagrać moi drodzy? Może obronę karokana zagramy? Wiem, że są zwolennicy obrony karokana. A posunięcie E5? Czy tak w ogóle można? Czy to jest dobre posunięcie? Raczej się nie spotyka. Wydaje mi się, że zagram sobie G6, żeby od razu tego pionka tutaj e, męczyć gońcem, a zaraz go podważę ruchem D6. No dobra, łańcuch pion, pionów wygląda imponująco, ale my ten łańcuch będziemy starać się rozbijać. Oczywiście F4 istnieje taki ruch. Dobra, teraz mogę zagrać goniec na G4 żeby związać skoczka i wziąć pionka na E5. Taki mam plan i tak sobie to zastosuję. W ogóle takie ustawienie jest dosyć końśliwe. Jak ktoś lubi grać agresywnie i trochę defensywnie, to jest dobry układ. No dobrze, czyli goniec tutaj. No to teraz tak, bicie tu, bicie tu, bicie tam i ja psuję mu skoczka. Dobra, bijemy. Bijemy sobie na E5. Jak zbija goniec, to oczywiście zbijam tu. Jak wszystko zbiję do końca, to uzyskam... Dobra, wymieniam hetmany, robię tutaj to, żeby zagrać dobrą końcówkę. Jeszcze mogę tak zagrać i zdobyć pionka w ogóle. Bo jak on mi zagra E6 i będzie chciał mi tu popsuć pionku, pionki, to mu się to nie uda, bo jest goniec, więc skoczek D7 wydaje mi się, że jest jeszcze lepsze. Z tym mogę poczekać, bo lepiej. Zdobyć pionka w suchej pozycji niż zepsuć strukturę. No dobra, bijemy tutaj. Myślę, że goniec po prostu wybije. I pytanie, czy zbić skoczkiem, czy gońcem, co jest lepsze? Myślę, że gońcem zbijemy. Jak on zbije, a, a zawodnicy na tym poziomie rankingowym, jakim tutaj widzimy, często właśnie wybijają. No dobra, no to co? Wyprowadzimy sobie kolejną figurę. Nie muszę się śpieszyć z wybiciem. To mi nie ucieknie. Jest czysty pion więcej. W tym układzie no, przeciwnik też musi figury wyprowadzać, tak też się dzieje. Pytanie: czy krótka roszada, czy długa? Może, może zrobię długą roszadę. Od razu wieża jest na wolnej linii. Będę chciał tu po prostu wszystko wymieniać. Podprowadzę króla. On się w centrum zawsze przyda. Im bliżej centrum, tym lepiej. Zwróćcie uwagę, właśnie, że przeciwnik wszystko zaczyna wymieniać. No, więc teraz tak, może tu w ogóle zagrać. Nie wiem, wiecie co? A może zagrać po prostu tak a może tak? Spróbuję zdwoić wieże, i jak się wszystko wymieni, wymienią się figury, to może będzie łatwiej grać pionkówkę. Dobra, on idzie tutaj skoczkiem, więc dał mi szansę na zepsucie struktury przeciwnikowi, więc psuję tą strukturę. Wybijam na F3. Okej, okay. no i teraz co? Gramy wieżą na D8, i tutaj będę wymieniał, więc to jest jeszcze lepszy układ. Okej, okay. skoczek, jak zagram C5, on mi da szacha, król B6, żeby bronić pionka. Wymiana może nastąpić, ale mogę też E5 zagrać. No właśnie, mogę też zagrać E5. O właśnie, jest E5, słuchajcie. Wygrywam partię, bo to za chwilę zbijam. To tak przy okazji się ułożyło, że przeciwnik po prostu zasłonił się, wpakował się pod związanie. I robi się tutaj ciężko, nawet bardzo ciężko. Jest przygnana pozycja. Czasem, jak niewiele trzeba, prawda? Wydaje się, że ktoś gra dobrze, a jednak wykorzystujemy to udało się wykorzystać, dobra, lecimy z partią numer 4 o, przeciwnik z 1600 no to już jest poważny zawodnik, zagrajmy, dobra, zagrajmy znowu skoczek F3, zobaczymy co wybierze przeciwnik, jak zagra szybko D5 to znaczy, że wie jak mniej więcej się zachowywać, No czy tak mi się wydaje, skoczek C6, dobra, kombinacje, kombinacje mogę zagrać D4 to będzie chyba dobry ruch, bo skoczek C6 zwykle po D4 nie stoi najlepiej, zagramy w takim razie D4 i trochę to mm, wygląda jak Gambit i tak, to może być gambit hetmański. Jak zagram c4, to będzie taki system raz, Ragozina. E, obrona Ragozina to się dokładnie nazywa, ale przypuszczam, że przeciwnik tego nie zna. No właśnie, po tym ruchu stwierdzam fakt, że on tego nie zna. A skoczek c6 w gambicie hetmańskim nie stoi zwykle dobrze. Raczej pionek c6 powinien stać albo na c5. Dobra, tego ruchu się nie boimy absolutnie. Może zagramy goniec g5. Może zagra f6, to nie jest strata tempa absolutnie, bo f6 jest y, pożądane przez białe, bo to jest zepsucie struktury. Skoczek na e7, ok, zasłonił. No to gramy e3, bronimy pionka. Y, zaraz będę grał Hetman c2, wieża d1. Wieża d1 może być bardzo ciekawe, dlatego że jest f6, dobra. Jest f6, zagrywam gońcem na h4. W tym wypadku G5 raczej nie. No dobra, zagrał, ale to nie jest dobre dla czarnych. On sobie tutaj psuje osłonę królowi i tutaj mi, moim figurom nic nie grozi. Ja mam stabilnie w centrum. Dobra, jest H5, więc ja teraz zagram H4. On tutaj yy, ok yy, albo H3. Nie, H4 sobie zagrajmy. Skoczek F5 istnieje jeszcze, to jest też ciekawe. Dobra, i teraz pytanie: czy zagrać tak, tak i tak? Czy to nie jest za długi plan? Może być. Zagramy skoczek D2. Coś takiego może zagrać, to ja spróbuję wtedy zagrać po prostu aktywniej i zagrać goniec D3. Jak on mi wybije tutaj gońca, wybije, zagram tak, a F5 jest świetnym ruchem. A no właśnie. Dlatego może zagrać goniec F4 po prostu. Myślę, że tak. Jak zagra tu, to ja wybijam, wybijam i zagram tutaj gońcem, więc nie tracę pionka, G3 przywalę, za chwilę zagram gońcem. Dobrze, jest Hetman E7. Taki ruch jeszcze istnieje, ale on się tu zasłania. Nie, ten pionek mnie na C7 nie interesuje. Zagramy go nie z D3. Każda figura musi grać. Celuję sobie w skoczka. Jak mi się uda to wybić, to zdobywam tutaj pionka. Wybicie, wybicie. Sprawa jest jasna. E5 teraz jest ciekawe w sumie, takie dosyć ostre. Po tym ruchu będę musiał wybić po prostu. Dobra, skoczek, wybija. Bardzo silne centrum. Yy, dobra struktura. Taki ruch. Mógłby zagrać tak, mógłby zagrać tak. Wiecie co? Chyba tutaj trzeba wybić, yy, ale z drugiej strony. Sam nie wiem. Kusi mnie wieża B1, żeby jednak pomęczyć pionka, bo widzę, że on chce długo ruszadę kombinować. Więc taki ruch może go trochę odstraszy, mam nadzieję. No właśnie, zobaczcie. Go Jets8. Niedobre zagranie na pewno. Strata tempa. Zwyczajnie. Tylko kwestia, jak to wykorzystać dalej. Bardzo mnie kusi bicie tu, bo struktura pionków jego będzie fatalna w tym wypadku. Z drugiej jednak strony może jeszcze się nie śpieszyć i zagram tak, bo teraz jak zagram tutaj i on wybije, to jest D5 i wezmę skoczka. O, tak sobie tutaj spróbuję to przekminić. A6B5 jeszcze bierze tutaj. No taktycznie powinno się wszystko zgadzać. Jeszcze takie ruchy istnieją. Przede wszystkim mam parę gońców. Dobra. Przeciwnik zagrał chyba dosyć dobrze, czyli Roszada. W tym wypadku jest to na pewno dobre posunięcie. Wiecie co? Zagrajmy na spokojnie i zbijmy tego skoczka. Ten skoczek jest silną figurą, on zepsuje strukturę, ja zrobię roszadę, też mam spokój. Goniec też mój jest bardzo silną figurą w tym wypadku. Jeżeli goniec zagra na e6, to ja tutaj czeszę pionka. Chcę za chwilę wycofać skoczka, żeby może ruszać pionkiem na c4, ewentualnie poszukam jakiejś innej jeszcze drogi. Generalnie te pionki są fatalne. Jak uda się dobrze tutaj na przykład wymienić figury lekkie, dobrze w sensie jak się uda te figury wymienić, no to na pewno z ciężkimi figurami będzie mi grać łatwiej na takie słabe pionki. Jak będzie pionkówka, też będzie pewnie łatwiej troszeczkę. Zawsze, z reguły zdwojone pionki, tak zwane dublaki, nie są dobre. Są wyjątki od reguły, rzecz jasna, ale w tym wypadku nie jest to najlepsza droga. Jestem ciekawy, właśnie jak tu przeciwnik teraz będzie reagował. Ja bym na, na jego miejscu coś takiego zagrał. Wtedy mógłbym poprobować Hetman B3, ale jest taki ruch. Jeszcze chodzi mi po głowie D5, skoczek E5, wybicie, wybicie. Wprawdzie bym mu tutaj pionki wyprostował, ale wtedy goniec G5 by stał stabilnie. O, zobaczcie, przeciwnik panikuje, prawdopodobnie. Um, znaczy, no, wrócił figurami w ogóle do tyłu. Um, a ja można wrócić do przodu? W sumie się tak zastanawiam. Jak teraz dalej grać? No dobra. Tutaj skoczek na E6 chcę zagrać. A może po prostu D5? Wydaje mi się, że to będzie logiczne. Gramy D5, nie pozwalamy wejść skoczkowi. Prawdzie on może tędy oczywiście też się poruszyć. Eee, wszystkie chwyty dozwolone. Dobra, tutaj sobie zagrał. To może po prostu tak. Zagrajmy tak. Jak wymieni, ja wybiję wieżą i tu będzie wisiał jeden pionek. A nie, nie wisi, bo jednak jest skoczek, ale tu wisi pionek. Zobaczymy, jak on zareaguje. A może pionkiem w takim razie? Trochę nonszalancko tutaj sobie pogrywam, ale może jednak pionek. Nie, może jednak wieża. Jednak może wieża w tym wypadku. Końcówka mi bardzo odpowiada. Dobra, taki ruch jest jak najbardziej możliwy. A w tym wypadku właśnie przepchać pionka, czy nie przepchać, o to jest pytanie. A może zagramy na różnobarwne gońce. Zagram tutaj, pozwolę mu zbić i tutaj zbiję, jak wymieni, będą różnopolowe gońce. I pokażę teraz Wam siłę y, różnopolowych gońców. Mój goniec uważam, że jest zdecydowanie lepszą figurą. Y, to znaczy, ja nie czuję się tu super pewnie jeszcze, ale przypuszczam, że moja ocena jest lepsza. Przeciwnik stawia duży opór, okej, okay. zagramy tak, po prostu wrócę, goniec pilnuje B8, skoczek za chwilę zagra na C5, jak nie wymienił, to mój skoczek też na pewno tutaj ma szansę sobie pograć, ale już zauważcie, że przynajmniej ja odczuwam, że przeciwnik 1600 już tutaj stawia naprawdę ciekawy opór i to na pewno jest dobre. Okej. Okay. Skoczek E7. Ja mam dużo czasu, mogę zagrać wieża D1 na tego pionka sobie spoglądnę. Jeszcze jest wieża C8. No właśnie, nie zagrał wieża C8. Nie zagrał, to skoczek A5. Będę męczył gońca. I co ten goniec teraz może zrobić? Nie za bardzo może zrobić. Aha, jeszcze skoczek broni. Ale same atuty uważam Okej, okay, wybije, on wybije tu. Wieża wieża na B7, aktywność będzie bardzo duża. Biorę tego Biorę tego gońca. Przynajmniej tutaj będę miał jakieś punkty zaczepienia. Król bezpiecznie zawsze sobie ucieka, to jest ważna rzecz. Ten pionek wisi, ale wieża B7 jest ruchem stępem. No i teraz pytanie, co zrobi przeciwnik? Jak zagra tak, to ja mam bicie na D5. W ogóle, a potem wieża D7. Jak ruszy skoczek, a jeszcze taki ruch istnieje. Taki ruch istnieje, ale też istnieje. Yy, ano no właśnie, a no właśnie. Tu pionek wisi. Czy ja tego pionka chcę tak po prostu oddać? W ogóle chyba chcę tego pionka tak po prostu oddać. Bardzo mnie kusi taki ruch. Ewentualnie jeszcze wieża D3. Wiecie co? Zagram wieża D3. Ja nie muszę się tu spinać. Yy, strukturę mam lepszą. To jest ważne. To jest w ogóle słabe. Cały czas to przypominam. Yy, dobra, on mi idzie po tego pionka. Też szuka tej aktywności. To sprytne. Zostawię pułapkę tu i tu. Nie, bo on da mi szacha wtedy. Hmm. Może tak w takim razie. A to wtedy znowu mi zagra tutaj. Zawsze mam... Hmm. Dobra. Yy, dobra, dobra, dobra. Myślę, że... Hmm. Tak, chwila, 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 chwila. Jak ja się zastanowię... Dobra, wieża D2, bronię, ale chcę też zdwoić tutaj wieżę. On prawdopodobnie szybko zagra tak lub wieża na A3. Nie no, wieża A3 to goniec D6 i wygrywam. E, więc wieża C6, zdwoję, on mi zbije, ja zagram gońcem. On wieża na E8 i ja mogę tutaj tego pionka zbić. Będę trzymał go na związaniu, to będzie bardzo nieprzyjemne, a potem wjadę wierzę na b7 i skoczek będzie miał problem. Przy okazji zostanie mi wolny pionek, król jest bezpieczny, zawsze się tutaj schowam, a ewentualnie jeszcze w przyszłości na f4 mogę nim sobie tam zagrać i czesać pionki f5. Myślę, że to jest dobry układ. Dobra. Wieża d8. Sprytnie, zauważył moje niecne plany. Muszę mu przyznać, że dobrze, dobrze zagrał. No więc teraz... Szukamy aktywności dla moich ciężkich figur. Wieża B2. Cały czas przeoczyłem ten, cały czas przeaczam ten ruch. Tu król by stał już dobrze. Co ja mogę zrobić w tej sytuacji? Tak. Czy po prostu dać szacha subtelnego? Dajmy szacha. Dajmy szacha. Król G8 nie może, bo tutaj jest szach. A w tej sytuacji... Ustawię sobie wieżę na siódemce i to z tempem to zrobię. Wieża G7 wchodzi szybko, wieża i będą groziły maty. Tak jest. To jest chyba szybka akcja w tym wypadku. Skoczek H4 w ogóle nie działa i przeciwnik sobie z tego na pewno zdaje sprawę. Jestem przekonany, że tak będzie to przez niego rozumowane. No ale on chyba nie będzie miał teraz za dużego wyjścia, chociaż jeszcze widzę, że może zagrać w ten sposób. W sumie zagram wieżą, no ale tak nie zagrał. No dobra, wieża B7 grożę matem. Ciekawe czy on to widzi. A jeszcze jest skoczek D7 w tym momencie. Może i dobrze, może i dobrze. Yy, dobra, po skoczek D7 yy skoczek d7, goniec na f4 czyli wracam sobie na dobrą pozycję wieża musi pilnować szóstki a teraz to wygrywam grając tak on musi się zasłonić ja gram tak i zdobywam kolejną znaczy zdobywam po prostu wieżę no. czyli widać, że w obronie gra się trudniej niż, niż się atakuje jak widać w tym momencie no jest wieża więcej, yy, widełki niegroźne, dlatego, że mogę sobie dać jakiegoś szacha tutaj, tutaj, tutaj. W sumie to nie wiem gdzie, muszę się zastanowić, czy to ma jakiś... Dobra, wieża f8, żeby na pionka... A, jeszcze jest tutaj ruch, dobra, to przeoczyłem, ale nie szkodzi. Oddam y, po prostu y, jedną wieżę, ale będę miał dalej figurę więcej. Goniec f4, po prostu tą wieżę odbiję. A to chyba i tak nie było wyjścia. Ale dobra, to i tak jest figura. Więcej po prostu nie wziął. To damy szacha. Kolejnego szacha sobie damy. Ucieknę gdzieś na C8. Wstępem atakować. Tutaj sobie po prostu za chwilę królem ucieknę w razie jakichś tam szachów. No, już w tej sytuacji a cokolwiek tutaj już można grać. No, myślę, że wybicie jest najbardziej, najłatwiejsze. Jeden szach, tutaj niestety nic mu nie da I odcięcie, przede wszystkim odcinam przeciwnika na szóstce Będę chciał mu dać szacha będę chciał go zamatować wieżami Okej, okay, jeden szach Król prawdopodobnie tutaj I daję mata jedną z wież Jeszcze istnieje szach na H1, przedłużenie Albo tak, okej, okay, no dobra, bijemy tym Bez znaczenia, faktycznie jeszcze był pionek no dobra, mamy to 1474, kończę tę część, dzięki serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że trochę pomogłem, no i co, widzimy się w kolejnym odcinku, pozdrawiam, do zobaczenia.